些咱们先撤吧。啊。要不一会儿人一走吧。Thank you.
tyle, co się napatrzyliście, to się napatrzyliście. Ja wam powiem, że ja już to nagrywałem dobre 8 minut, a się okazało, że bateria była na wyczerpaniu. Ja tak patrzę, no dobra, pewnie się zapiszę film przed wyłączeniem się aparatu. Gówno, 15 minut poszło się jebać, więc powtórzę się to, co mówiłem od samego początku. Nie pamiętam, co mówiłem. A, że ogólnie każdy narzeka. Każdy narzeka, że pokazuje za mało w Japonii, więc jak przejdę przez tą ulicę tutaj, to wam pokażę trochę i popowiadam, co mówiłem. A ja nie pamiętam, co mówiłem. Scenariusz na rowerze, więc stwierdziłem, że się zamknę, bo nie wziąłem w ogóle paszportu ani karty rezydenta. Więc jakbyś nagle o to zapytał, to byłoby kiepsko. Dobra, wszedłem w jakąś uliczkę, której nikogo nie ma, bo cały czas ktoś się za mną ogląda, nie wiem czemu. W kwestii tego, co mówiłem, to jedna osoba mówiła, że ta scena tam na wielkim polu, znaczy przy rzeczce, że przypomina mu sceny typowo z anime. No to proszę bardzo, teraz miałeś podobną scenę, bo to też było przy właśnie wodzie, znaczy przy rzece. I na dodatek miałeś wiele Japonek. Naprawdę w tym nagraniu wcześniejszym było ich więcej widać. No ale niestety ktoś zwalił, znaczy no w sensie nie wiedziałem, że się nie zapiszę i 15 minut poszło się walić. No ale proszę, macie w nocy, znaczy macie Japonię pokazaną w nocy, dzielnica Adachiku, przypominam, helikopter na niebie, te światła co tak migają, helikopter, który sprawdza, czy nikt się nie zabija, no bo przecież wiadomo, że fajerwerki mogłyby zagłuszyć wystrzał z broni, czemu nie? No wracam do mojego sharehouse'u, to wam jeszcze pokażę jego środek trochę, bo nagrywałem scenę, jak z niego wychodzę, no ale jako, że nie ma sceny, jak wychodzę, to albo wam pokażę, jak wchodzę, albo zrobię wszystko, czyli zdejmę buty, będę je chował i wejdę do pokoju, ale później puszczę to od tyłu, więc będzie wyglądał, jakbym wychodził, zakładał buty i wychodził z budynku. Tak szczerze, to nie wiem, gdzie jestem, przez to, że skręciłem w inny zaułek. Tak, nie jestem na jakiejś ulicy, jestem... O, moment, już wiem, gdzie jestem. Bo wcześniej tutaj skręciłem, szedłem prosto, a teraz poszedłem w, tak jakby w prawo, więc tutaj w lewo. Bo jakaś świątynia tu jest. I samochód za mną. Albo nie, wiecie co? Jednak tędy nie szedłem. Zgubiłem się. Świątyni, nie ma co. Właśnie z tej perspektywy wam pokazywałem mniej więcej, co się dzieje, ale nie mogę wam pokazać, bo już tego nagrania nie ma. A uwierzcie mi, bo cały czas byli Japończycy dookoła mnie, gadałem i nic mnie nie przerywało, a teraz kurczę, jak już
to minęło, to niestety nie mam jak tego udowodnić. Kurczę, kurczę, dobra, zobaczymy na Google Maps, gdzie ja kurczę jestem, bo się zgubiłem. Jeszcze przypominam, że, a tego pewnie nie będę mógł nagrać, jest jakaś impreza około 22 u nas w Sharehouse, więc może przepiję wszystkich Japończyków, jacy tam będą, ale wątpię, żeby pozwolili nagrywać, więc opowiem wam, jak minie Vancouver. No. A jak na razie zrozummy, gdzie jestem. W ogóle jakaś szkoła. Siedem minut. Aha, tak jest jasno, że nic nie widać. Dobra, mam 7 minut, cały czas szedłem w dobrym kierunku. No, wracając, mamy tu jakąś średnią szkołę, albo gimnazjum. No, wracając. I czemu pokazuje, a już chyba mówiłem, czemu pokazuje, ale no, niektórzy narzekali, nie w komentarzach, że właśnie pokazuje za mało uliczek, Japonii i tak dalej, więc stwierdziłem, że nie będzie mi nikt tak mówił, pokażę Japonię. Jeszcze też mówiłem na początku, czemu poszedłem na te fajerwerki, ogólnie się też na nie spóźniłem. Tylko 5 minut. Stwierdziłem, że nie, będzie padało i tak dalej. I tak koło 18:40 stwierdziłem, że trzeba zjeść obiad. Więc jedyne miejsce, gdzie się potrafię dobrze dogadać po japońsku, to McDonald's. Coś nie nabijam. Potrafię powiedzieć, że chcę zjeść tutaj, że chcę zestaw. No i powiedzieć, z czego ma być ten zestaw. Pewnie w innych restauracjach też by to pykło, ale jakoś tak no, nie odważyłem się jeszcze do nich pójść. Pół żartem. No i tak sobie idę do tego McDonalda, patrzę. Jakby co to nie był lak, tylko jest różnica gadać przy wielu ludziach, którzy idą w jednym kierunku, czyli właśnie na ten festyn, a jest różnica jak przed jakimś typem, który ma na około 30 lat. Nie będę wiedział, co do mnie gada, jak się na mnie wkurzy, czy coś. Kurczę, wszystkie automaty z nabojami są wyłączone, a ja naprawdę potrzebuję kupić sobie wodę, bo żadnej nie mam właśnie w pokoju, ani nic. No to szedłem do tego McDonalda, patrzę, a czekam na przejściu dla pieszych, a jakaś rodzinka sobie stoi i dwie Japonki w yukatach. Ja tak patrzę na to. Japonki, yukata, fajerwerki, festyn. Ja tak stwierdziłem, że nie mogę tego wam nie zrobić i poszedłem właśnie, żebyście mieli na co popatrzeć. W sumie macie na co popatrzeć, bo się usunęło, a nie chciało mi się znowu przełazić przez ten festiwal, w cudzysłowie. I teraz się na serio zgubiłem. Nie pytajcie mnie jak. No ale jestem tutaj. Żebyście mogli podziwiać Japonki, czyli te buty, nie?
Bo myśleliście, że o jakich Japonkach ja mówię. Lulu. Dobra, zobaczmy, gdzie ja jestem. A przepraszam, to że szedłem. Jest, chyba dobrze szedłem. Ty, no bez jaj, dobrze szedłem, Boże. Nie wiem, czemu skręciłem, dobra. Aha, dobra, mi się cały czas prosto i w lewo. Jako, że gadam o Japonkach dużo, to już się domyślam, jakie mogą być komentarze. Aż czekajcie, muszę sobie wrócić ten ekran. O, dobra. Więc tak, jako, że piszę mówię o Japonkach, to już widzę komentarze, że to powiedz coś o tych Japonkach. To ja wam powiem tyle, co się zauważyłem po przebywaniu tutaj miesiąc i tydzień. W sumie półtora miesiąca tak naprawdę. Dobra. Jak siedzę sobie w pociągu, znaczy gdzieś się jadę po prostu, tak? To często się zdarza, że starsze panie siadają daleko ode mnie. Nie, no to dobra, to rzecz. Nie wiem, szczerze powiem, że to zależy. Połowa osób mnie ignoruje. Połowa osób mnie ignoruje, czasami się zdarza, że widzę, że jakaś Japonka na mnie zerka. Co najśmieszniejsze, przeważnie zerkają na mnie gimnazjalistki. Tak było. Gdzie ja jestem? A nie, dobrze idę. Okej. Dobra, rozpoznaję już te miejscówki. No, faktycznie. Rozpoznaję, bo załatwiałem sprawy urzędowe wcześniej. No, to wracając. Przepraszam, gimnazjalistki. Najgorsze jest, jak jest jakiś tłok w pociągu. A często tak było. Znaczy, miałem tak raz w ciągu dwóch przesiadek, w ciągu jednego dnia, czy w ciągu 5 minut. Pytajcie. No, jest taki lekki tłok. Ja sobie stoję, normalnie tam przy drzwiach w sumie. Podchodzi jakaś Japonka. Znaczy Japonki są niższe, to po prostu, znaczy przeważnie, większość. To jak jest gdzieś mi do tej wysokości, tak? Czyli mówię o głowie. I stoi sobie przede mną. Dopiero po chwili podnosi łeb i się orientuje, że stoi przed obco gaijinem. Chyba, nie wiem, dla mnie to wyglądało w taki sposób. I stoi przed tobą Japonka. I sobie wąchasz jej perfumę. Wąchasz sobie, jaki miała ostatnio szampon do włosów użyty. Spoko. Potem, właśnie później pamiętam, że była przesiadka i znowu ta sama sytuacja, jakaś Japonka mi staje gdzieś tutaj, ja znowu wącham jej szampon, bo nie mam innego wyjścia. No, więc tak, mam jakieś takie szczęście, że będę znawcą kobiecych perfum japońskich, więc możecie do mnie uderzać. Jak je wybierać, to ja wam powiem. Będę musiał je wąchnąć w sklepie, żeby wiedzieć, jakie to były. No. Komedia. No, więc jak mówi, jeszcze jedna sytuacja była. Byłem w Shibui. Tak po prostu, nie panu, co ja tam robiłem, to było miesiąc temu, a jako, że mam... zapominam wszystko, bo się nie wysypiam, to nic nie pamiętam. No, wracając. Po prostu... przechodzę obok jakiejś... Znaczy tam było zajebanie Japonek, jakaś... patrzę się jakieś tam w oczy, znaczy przypadkowo, tak? Ona się patrzy na mnie, a później się patrzy na moje krocze. Do momentu aż się mieliśmy, ja tak... Ja miałem tylko takie... Okej. Więc ogólnie się boję tutaj przebywać. O Jezu, minąłem to. A propos. Jedna osoba z was mówiła, że chciałaby sobie coś takiego kupić. Nie wiem, czy to będzie widać. Moment. Detektywa Konana. Jak mówiłem, tutaj chyba pisze, że to nie działa. To jest środek. Ten znak, środek, to chyba czas. Nie, to jest podobne do czasu, ale to nie jest czas. Tego nie kojarzę niestety.
To jest podobne do góry, ale to nie jest góra. Znaczy góra jako coś jest up, ale to jest środek. No nic. Nie kupimy. Niestety nic. Żaden automat nie działa, nie wiem czemu. Dobra, pokażę wam, gdzie mieszkam w sumie. Tylko jak wejdę do środka, to się zamknę do momentu, aż wejdę do swojego pokoju. Golden Gain Ogionashi East. Niestety nie mogę wam pokazać, jak wpisuję kod, bo jest taki kod do drzwi, ale niestety nie mogę, więc... Musieli mi wybaczyć za burdel w pokoju. Jak wybaczcie, nie mogę ten... No burdel jest i pranie wisi. Tutaj składuję wszystkie śmieci i tak dalej, wynoszę je kiedy trzeba. No ale pokazałem wam mniej więcej, gdzie jest ta pralka, o której wspominałem, że jest bardzo irytująca. No dobra, wybaczcie, nie mogę odwrócić ekranu, więc tak. Będę cicho gadał, bo tutaj są te ściany takie lekkie, że ja pito. Więc tam jest ta pralka, o której mówiłem. Jak to się uruchomi, to słychać przez dobre pół godziny, jak działa. Bo jest burdel ogólnie. Mało miejsca. Ja nie wiem, jak ja w ogóle trzymam. Wiecie, jak to wygląda? Ja mam tutaj łóżko, nie? Znaczy, wow, mam łóżko i po prostu jak trzeba, to na te krzesło tutaj. Znaczy, czy jak trzeba, jak idę spać, to kładę wszystkie te książki tutaj, a jak wstaję rano, to przekładam wszystkie książki z powrotem. Ogólnie karta mi się zapchała, więc wracając, jakie mam tutaj książki ogólnie, poza jakimiś urzędowymi. Mina Nihongo, 5 książek do nauki japońskiego, jest wszystko w całości po japońsku, poza tą książką. Szczerze, nic nie rozumiem z tego. Mam ją od dwóch... Od 3 tygodni wciąż pierwszego rozdziału nie ukończyłem. Idąc dalej. Mam ten 4 i N4 dwa razy. To jest Nihongo Somatome. Też można z tego rozczytać. Nihongo, czyli język japoński. Tego nie wiem. I Matome, czyli też. Rozpoznaję koło 100 kanji, a to tyle. Tutaj mam część 5, ale w sumie gówno, znaczy wiadomo co chodzi, bo jak mamy pierwszy rozdział, to niby mają ci uczyć kanji i tak dalej, to jest pierwsza strona całkowicie i mamy jakieś kanji, weź się naucz, tłumaczeń i tak dalej, a później masz jakieś zadanie. O co chodzi? Nie wiadomo. Znaczy wstaw jakieś zdanie, bo się domyśliłem już, bo dzisiaj, dosłownie dzisiaj się bawiłem tym Mina Nihongo, znaczy, no tak, dobrze powiedziałem, Mina Nihongo, bo mają podobne nazwy. No i garniałem tą pierwszą stronę, nie? To szczerze, kurwa, ja utknąłem, ja nie wiem, czego mam się uczyć.
No szczerze powiedziawszy, po prostu staram się uczyć kanji jak na razie i jakoś nam zapamiętuje większość. Znaczy większość takie... Ogólnie z tego, co przeczytałem, można zapamiętać wszystkie te najważniejsze kanji, czyli 2136. W ciągu 3 miesięcy staram się to zrobić i już tak chyba w ciągu tygodnia ogarniam ich ze 120, tak plus minus. Nie mówię wam teraz z głowy, bo to jest bardziej, że ja je rozpoznaję, jak je widzę. Patrzę, czy gdzieś w pokoju mam takie coś, ale... O, to na przykład. Księżyc też może być miesiącem. To jest dzień, czyli 20 dnia. Madę. Nie no, ciężko jest to ogólnie. Nie rozpoznaję większości jak na razie. To w większości, no kiedy rozpoznaję 120, więc to jest mało. Znaczy ja uważam, że jest mało. Jakby co to używam Anki. No ale wracając, pomimo tego, że się jakoś ogarniam te kanji. Kanji zapamiętuję, to jest ironia. Zapamiętuję kanji z jakimiś tam historykami czy czymś tam. Czekajcie, zmienić światło. To... Nie wiem szczerze, jak mam się nauczyć japońskiego, w sensie mogę się przedstawić, rozumiem jakieś tam pojedyncze słówka, ale jak nagle, nie wiem, dzisiaj przyszedł listonosz, nie rozumiem, co do mnie mówi. Zadzwonił do mnie, że chyba jest przed drzwiami, jak kurwa nie rozumiem, mówię mu, że ledwo rozumiem. On zadzwonił wtedy domofony i powiedział mi tylko, żebym to otworzył, czy coś tam, dobre, spoko. Jestem w urzędzie też, nie wiem, o czym gadamy. Chyba nie wiem, jedni mówią, naucz się kanji, później się uczy, nie wiem, słownika czy coś tam. Inni mówią, że nie, pierdol kanji, naucz się najpierw rozmawiać. Kurwa, inny mówi, że w ogóle się nie... Nie, no, powaga, po prostu utknąłem. To jest takie, kurwa, głupie. Więc jak macie jakieś propozycje, na czym się skupić, to polecam, ale zaznaczam, że nie kupię Genki, bo daj mi na Nihongo i to drugie. To drugie akurat jest bardziej pod pod test japońskiego. JLPT, dobra. Chciał powiedzieć po angielsku i mi nie wyszło. Jest tak. Więc to się przyda, jak będę się uczył konkretnie po ten N5 i po ten 4. Ale nie mam pojęcia. Na czym się skupić? Bo nawet jak mam ten podręcznik mnie na Nihongo, tego nie rozumiem. Znaczy, no, irytuje mnie po prostu. Więc mówię, jak macie jakieś propozycje. Znaczy, mi chodzi bardziej o osoby, które się uczyły japońskiego i ogarniają na... Mi nie chodzi o osoby, które gadają na poziomie przynajmniej podstawowym, w sensie, że rozumiesz, co jest do ciebie mówione i potrafisz tam prostymi słowami odpowiedzieć. Chodzi mi o taki poziom, mierzę. Chcę mierzyć, żeby mieć taki poziom fluent, tak? Ale jak na razie wystarczy mi, żeby osoba, która ogarnęła jak gadać i rozumieć, to fajnie jakbyście dali jakieś rady, co robiliście. Ale mówię, Genki nie kupię, bo podobno nawet mi na Nihongo więcej tematów jakby ukazuje, ale nie wiem, tak naprawdę ja mam wrażenie po prostu, że ja mam 25 lat, przepraszam, 24 we wrześniu i po prostu przez to, że już nie byłem, Jezu, nie wiem, 4 lata w szkole, to ja po prostu zapomniałem, jak się uczy. Ja po prostu zapisuję te słowa kanji, zapytuję kanji jakimiś tymi historykami, ja te znaki rozpoznaję, tam pi razy drzwi, jak na razie, ale nie jestem w stanie zapamiętać jakby słów, po prostu desu ci powiem, Watashiwa, Anatawa, inne takie pierdoły. No, mo, znaczy mo to jest jak powtarzasz coś o czymś na przykład. No, jak mówisz o czymś, że na przykład, nie wiem, że ta płytka, nie wiem, jaka jest płyta. CD, no, Watashiwa, des, chyba z des, nie wiem, w sensie powiedziałem, że to jest moja płytka. CD, chyba. Nawet nie wiem, ja po prostu nie pamiętam, ja pamiętam kanji, tylko kanji, nie pamiętam jak się uczy, więc serio, jak ktoś ma propozycję, jak się uczyć, jak zapamiętywać słówka, albo po prostu jak się nauczyć japońskiego, to ja chętnie przeczytam w komentarzach i dam wam wtedy ten przypnę wasz komentarz, więc będziecie znani jako, jak tam, nie wiem, za rok albo za dwa będzie, że ej, ogarniam japoński na dobrym poziomie, albo za pół roku, nie wiem, to wtedy po prostu wam powiem, to wtedy zrobię film, jak się nauczyłem japońskiego i będzie wasz komentarz, że ten typek mi pomógł, albo ta typiara. No, rodę, tyle z mojej strony, będzie impreza za jakiś czas tutaj. Za półtorej godziny muszę wziąć prysznic, bo się spłaciłem tym chodzeniem. I będzie trzeba jeszcze film dla was montować, ale to pewnie zdążę przed imprezą. Jak nie, to nie. No, ale bardziej się oswoiłem z kamerą, po prostu staram sobie wyobrazić, że to jest po prostu moja kamerka w domu. Znaczy, przeszkadzam, jak są ludzie, ale dojdzie się przyzwyczaić. No, lepiej mi idzie, tylko po prostu
teraz była ta noc, tak? Jest noc, idzie przede mną jeden typek, no to nie będę tak za bardzo gadał, jak... No, ja wiem, że Japonia jest bezpieczna, ale bez przesady. No, więc jeszcze raz, jakby ktoś mi powiedział metody nauki, to pozdrawiam. No, a jak na razie widzimy się dopiero w kolejnych odcinkach.